Mistrzostwo Polski. W finale mamy derby województwa kujawsko-pomorskiego. Angels Toruń, eliminując mistrza Polski, trafiają do finału, gdzie czekali na nich Archers, którzy pokonali Pantery zeszłorocznego wicemistrza. No więc co to nam mówi? Że będzie wielkie widowisko w Bydgoszczy, że będzie wielki mecz. Znamy już tą drużynę, która zajęła trzecie miejsce, są to Pantery z Wrocławia. Oni kończą na trzecim miejscu zmagania o Mistrzostwo Polski, a teraz przed nami będą emocje, które powinny wyrównać nam wszystko. Ten brak pierwszego meczu dzisiejszego dnia, no bo finały są wielkie, finały są pasjonujące, finały są tym, na co oni wszyscy czekali w tym sezonie. Jako pierwsi na murawie pojawią się Angels, Toruń, oni pojawią się pierwsi, by pokazać nam, jaką długą drogę przeszli od zeszłego roku, od pierwszego meczu w tym sezonie, który nie był dla nich dobry, do samego finału, krok za krokiem, małymi kroczkami przechodzili, by stawić się tu w Bydgoszczy na turnieju finałowym i w samym jego finale. I witamy na murawie w Bydgoszczy. Angels Toruń, drużyna, która tutaj się przebiła przez mistrza Polski, by dostać się do tego finału. Gracze z Torunia wypłynęli nam z tych biało-niebieskich dymów, by postawić się na murawie jako pierwsi, a już za chwilę jedyna drużyna, która jest jeszcze niepokonana w tym sezonie. Łucznicy z Bydgoszczy, Bydgoszcz Archers, którzy jak na razie bez większych przeszkód pokonywali kolejne stawiane na ich drodze zapory, raz za razem przebijając je, a to defensywą twardą jak ściana, a to ofensywą pełną pomysłów. Gwarantują nam tutaj z Angels wspaniałe widowisko finałowe. Już za chwilę przywitamy Archers Bydgoszcz na murawie.
przywitajcie oklaskami nawet przed monitorami Archers, którzy pojawiają nam się tutaj. Nie dość, że gospodarze tego turnieju, to jeszcze faworyci finału. Oni jeszcze nie przegrali w tym sezonie, gwarantują wielkie widowiska. A atmosfera derbów, jedyne co może to podgrzać atmosferę finału, to może być mecz, który będzie naprawdę pięknym ukoronowaniem tego sezonu dla tych młodych zawodników. O ile widzimy tutaj cały czas dymy na murawie, to przypuszczam też, że przy wielu starciach uniesie się dym tutaj emocji i wszystkiego, bo te dwie drużyny na pewno będą grały na całość. I tylko tak dla sprawozdawczego zachowania, Archers pokonują w półfinale Panthers 32-0, za to Angels 46-20, Biela Vauls. Takie mieli przeszkody przed sobą, by dotrzeć do tego finałowego meczu, do meczu, na który każdy z nich czekał, o który walczył, który sobie wyszarpał na boisku. Za chwileczkę czwórki kapitanów przyjdą się przywitać, życzyć sobie powodzenia i rozbędzie się pierwsze losowanie. Zobaczymy, czy to, jak mają w zwyczaju, łucznicy przełożą sobie na drugą serię przewagę jednego posiadania, wierząc w swoją defensywę, czy Angels pokażą nam tą twarz z drugiej połowy meczu z Olds, gdzie raz za razem znajdowali drogę do pola punktowego. Czekajmy na to, bo będą wielkie emocje. Jesteśmy już po uścisku rąk i sędziowie i zawodnicy zaraz będą nam tutaj rozpoczynać wielkie widowisko. Póki co nie mieliśmy tutaj żadnych wielkich kontrowersji sędziowskich, więc liczymy, że ten bardzo dobry poziom sędziowania utrzyma nam się również w finale i zobaczymy piękne widowisko, w którym to zawodnicy będą głównymi aktorami. Losowanie już się zakończyło, drużyny wybrały strony i to Angels będą jako pierwsi odbierać piłkę w tym spotkaniu, więc jeśli wszystko pójdzie po ich myśli, ofensywa prowadzona przez MVP meczu półfinałowego Nikodema Pokorskiego jako pierwsza zamelduje się na linii wznowienia i będzie starała się zdobyć pierwsze punkty. Za to naprawdę defensywa Archers póki co w tym turnieju nie pokonana. Nie dali sobie wbić nawet jednego punktu tak mocnej i silnej drużynie jak Panthers, więc będą wierzyli w to, że Tracz, Malak i koledzy tutaj poczarują i znów zatrzymają kolejną drużynę. Zapinajmy pasy przed ekranami, kibicujmy, oznaczcie się, jak kibicujecie, oznaczcie sobie profil Archers i Angels, że trzymacie tutaj razem z nimi tutaj te emocje, że przed telewizorami też kibicujecie. Pierwsza piłka tego meczu poszła w górę, znów dalekie odkopnięcie. Lamparczyk już miał kilka świetnych akcji powrotnych w tym turnieju, tym razem jednak zatrzymany na wysokości 20 yarda przez zawodników Archers i stamtąd rozpocznie się nam pierwsza seria ofensywna w tym spotkaniu. W
poprzednim meczu w defensywie Bydgoszczy błyszczał również Kajetan Jurkowski, który był wybrany MVP tamtego półfinału z tej linii defensywnej. Potrafił zmieniać losy meczu, zmieniać losy poszczególnych akcji. Zobaczymy, czy dziś też go tak podniesie. Piłka już w rękach rozgrywającego, oddana do biegacza, bieg środkiem i zatrzymuje go kto inny, jak nie właśnie Kajetan. Świetna pierwsza akcja w wykonaniu defensywy Łuczników, druga i 10 przed ofensywą Aniołów z Torunia. Druga i 8, więc 2 yardy wyszarpali gracze z Torunia w tej pierwszej swojej próbie. Piłka już w rękach rozgrywającego, szukają opcji podaniowej. Oskar Lamparczyk łapie piłkę, ale też błyskawicznie melduje się nam w tym spotkaniu Malak, który zatrzymuje tą akcję na około połowy dystansu do pierwszej, więc będzie trzecia i 4, może 5 yardów. On świetnie to przeczytał z pozycji safety, ale też Oskar Lamparczyk pokazywał nam się świetnie jako returner, ale wiemy też, jak to uzdolniony jest receiver w tych juniorskich formacjach Angels. Dostał piłkę od razu na początku meczu, jednak jest piłka zespotowana tak, że mamy trzecią i blisko, 2 yardy dzielą Angels od kontynuowania swojej serii. Piłka już w rękach rozgrywającego, szukają krótkiego podania, które grali już kilka razy do zawodnika z numerem 27, Jakuba Kończala. Widać, że tą akcję też gdzieś rozrysowali sobie trenerzy Archers, bo poszedł tam na przechwyt jeden z nich, ale nie sięgnął tej piłki, więc czwarta i yard. Szczególnie w drugiej połowie właśnie ten running back z numerem 27 był eksploatowany częściej, zaczął zdobywać większe zyski yardowe, więc teraz wchodzi w ten mecz od razu częściej obsługiwany przez swojego rozgrywającego. Czwarta i centymetry dzielą zawodników z Torunia, zobaczymy. Piłka w rękach rozgrywającego, jednak na ziemi. Nie będzie tutaj pierwszej próby na pewno. Nie przykryją tej piłki Archers, ale to nieważne, bo to była czwarta próba i z miejsca jej zakończenia rozpoczną swoją pierwszą serię ofensywną Łucznicy. A na boisku jak zawsze Don Gabelin, Bartosz Gnoza i skrzydłowi, więc tutaj będzie się działo, bo oni byli w tym sezonie gwarantem wysokich wyników. Często znajdowali drogę do pola punktowego. Zobaczymy, jak to rozwiążą. Bardzo dobrze są ustawieni w tej pierwszej serii ofensywnej, bo dzieli ich tylko 25 yardów od pola bronionego przez Anioły z Torunia. Piłka w rękach rozgrywającego, on sam biegnie, znajduje lukę do środka, ma na pewno pierwszą próbę i może być przyłożenie. Tak, przyłożenie od razu w pierwszej serii. Gabelin melduje się w polu przyłożeń, 6-0 dla Łuczników. Próba podwyższenia przed Ernestem, który się nie myli zbyt często, bardzo dobrze dysponowany w tym turnieju kopacz Łuczników. Piłka miała problem przy ustawieniu, ale poradzili sobie i nie będzie to dobre, bo piłka wyleciała poza. No to te problemy przy ustawieniu piłki zdecydowały o rezultacie tego kopnięcia, więc 6-0 prowadzą gospodarze Archers Bydgoszcz. W swojej pierwszej serii defensywnej udało im się zatrzymać drużynę z Torunia, a potem od razu zapunktować. Choć zawodnicy Angels w poprzednim meczu pokazali, że dobrze sobie radzą z pozycją drużyny goniącej. Praktycznie ponad pół spotkania gonili oni bielawskie Sowy, by na końcu wrzucić dwójkę, a potem trójkę, może nawet czwórkę i nastrzelać tam aż 46 punktów, więc nie ma co kogokolwiek tutaj deprecjonować, bo Angels pokazują, że są w stanie grać duży futbol. Łucznicy po raz kolejny wprowadzą piłkę kopnięciem i znów z numerem 10 naprawdę dynamiczny Oskar Lamparczyk będzie szykował się do akcji powrotnej.
To jest też zawodnik, który oprócz dynamiki i zwrotności dokłada też dużo dobrego oglądu na pole gry. Kilka razy zdarzało mu się zmieniać kierunek biegu właśnie szukając bloków. To dawało z Bielawą nawet 50-yardowe returny. Znów wysoko zawieszona piłka, łapie ją zawodnik Angels, jest gdzieś na okolicy 25 yarda, znów wypychany w linię boczną. Naprawdę też konsekwentnie trzymają swoje lane zawodnicy Archers przy tych akcjach powrotnych, zamykając drogę returnerowi z Torunia. 23-24 yard z tego miejsca rozpoczną swoją drugą serię ofensywną. W poprzednim meczu Nikodem Pokorski często brał sprawy w własne ręce i nogi, potrafił ruszyć w kierunku bocznej linii i zaliczać duże zyski, gdy ofensywa na chwilę zwalniała tempo. Zobaczymy, czy i tym razem tak to będzie. Nie, jednak szukają akcji podaniowej. Podanie będzie blisko. Przejęcie jest! Przejmuje je zawodnik z numerem 44. Biegnie sobie do środka i ustawi swoją ofensywę na 22 yardzie. Wydaje mi się, że właśnie tam zakończył się bieg Mikołaja Narewskiego. Świetnie tam wzięli w kanapkę skrzydłowego Angels Toruń i mimo tego, że piłka była w miarę precyzyjna, przejęli ją, nie dając mu szansy, by o nią powalczyć. Więc drugą serię ofensywną Don znów zacznie ze swoją ofensywą z 25 yarda. I zobaczymy, jak tym razem w pierwszej od razu wziął piłkę w swoje ręce i pobiegł w kierunku pola punktowego. Tym razem oddał ją do Bartka Gnozy i powtarzają bieg w tą stramą stronę. Ma Gnoza trochę miejsca, cały czas utrzymuje się na nogach i mamy kolejne punkty. 12-0 tym razem po biegu Gnozy. Jakby gdzieś zauważyli, że ta ich lewa strona dużo mocniej pracuje niż strona graczy Angels i tamtędy tak raz za razem puszczają swoje akcje. Znów próba podwyższenia. Tym razem szybciej ustawiona piłka i znów odbija się od słupka. Coś tu dzisiaj nie leży temu na razie nieomylnemu kickerowi. Drugi raz, drugi słupek, 12-0 i po raz trzeci w tym spotkaniu będą wprowadzać kickoffem piłkę gracze Łuczników. Muszą teraz poszukać większej zdobyczy yardowej w tej akcji powrotnej gracze Angels, by zacząć swoją serię ofensywną trochę wyżej, by dać sobie trochę więcej przestrzeni do grania. No to zobaczymy, jak to tym razem wyjdzie, bo o ile przy field goalach póki co nie ma skuteczności, to dobre są te odkopnięcia. Piłka wysoko zawieszona, długo leci, przez co daje czas swoim kolegom na dobiegnięcie do returnera. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Znów długa piłka w kierunku linii bocznej. Będzie ona tutaj zakręcać. Wypadła nam poza linię. Sędzia oznaczył to miejsce żółtą flagą. Czekamy, czy będą chcieli jeszcze raz powtarzać kopnięcie, czy doliczą sobie karę do miejsca, w którym zaczną. I wydaje się, że na 30 yardzie rozpoczną tym razem serię ofensywną gracze Angels Toruń. Zobaczymy, czy z dołem, czy górą będą starali się odzyskać moment w tym spotkaniu. Wydaje mi się, że jedna, dwie dobre akcje w wykonaniu Angels przywrócą im szybciutko animusz. Zobaczymy, czy pozwolą im na to obrońcy Łuczników, którzy póki co naprawdę prezentują się fenomenalnie w tym spotkaniu.
piłka w rękach rozgrywającego i obalony, nie, jednak wyrywa się, rzuca taką rozpaczliwą piłkę, by uniknąć Saka ze strony drugiego z liniowych, bo najpierw jeden, później drugi zawis na rozgrywającym, on jeszcze zdążył wyrzucić tą piłkę, by nie stracić yardów, bardzo przytomne zachowanie rozgrywającego. Nikodem Pokorski pokazuje, że ma chłodną głowę i udało mu się tutaj uniknąć straty yardów, ale świetnie teraz zapracowała dwójka z linii ofensywnej Łuczników. Był to z numerem 68 Mikołaj i z 69 Oskar. Raz jeden, raz drugi. Blisko numery siebie i bardzo blisko byli w tym zagraniu rozgrywającego. Piłka w rękach rozgrywającego, szuka długiego podania, zerwał się tam skrzydłowy, ale ta piłka była za długa, ale gdyby wpadła w ręce skrzydłowego, pomknąłby w kierunku linii pola punktowego, bo nie było nikogo przy nim, a więc będzie trzecia i długo, cały czas 10 yardów przed graczami Angels, by kontynuować tą serię, by choć po raz pierwszy przesunąć znaczniki w tym spotkaniu. Stanisław Beciński był adresatem tego podania. On też wolno wchodził w pierwsze spotkanie tego turnieju. Długo nie mógł złapać połączenia ze swoim rozgrywającym, a jak złapał w końcu piłkę, to było z tego przyłożenie. Zobaczymy. Tym razem długa piłka w kierunku Frey. On ma szansę złapać tą piłkę, ale mu się gdzieś tam smyknęła z dłoni, a byłaby pierwsza próba i dużo więcej, bo to było około 25-jardowe podanie, które trafiło w dłonie zawodnika z numerem 8 Hubert Frey. Był tu bardzo blisko przesunięcia swojej ofensywy. Zobaczymy, czy znów zagrają czwartą, czy będą odkopywać, ale te akcje podaniowe naprawdę mają szansę ukłuć Łuczników. Piłka podnoszona z ziemi będzie odkopywana, by nie dać akcji powrotnej Łucznikom i zatrzyma się gdzieś na 36 yardzie. Stąd rozpocznie serię ofensywną drużyna Łuczników. Ale mamy też flagę, czy nie będzie ataku na kopiącego? I tak jest, był atak na kopacza, 15 yardów kary i automatycznie pierwsza próba dla Angels. I meldują się nam idealnie na środku boiska, więc tutaj kara im pomogła i po raz pierwszy przesunęli łańcuchy w tym spotkaniu. Ale też tak mi się wydawało, gdzieś tam kątem oka też to zaobserwowałem, co sędziowie, i mamy tutaj pierwszą ze środka boiska. Piłka już w rękach rozgrywającego, jednak zdecydował się ją zatrzymać. Świetny bieg środkiem, to mogą być punkty w ostatniej chwili. Zatrzymywany przez Malaka, takim trochę ratunkowym taklem, ale też chyba coś sobie zrobił gdzieś przy tym upadku, bo potrzebuje chwili, by się podnieść, ale jest, wstał. Świetny tutaj run, świetny read rozgrywającego. Pokorski zasygnalizował podanie, po czym zobaczył lukę w środku i ruszył na pełnej dynamice, by zaliczyć około 20 yardów w tym zagraniu. No i tak jak mówiłem, jedna, dwie dobre akcje w wykonaniu Angels przywracają im animusz. Oni pokazali, że jak się już rozkręcą, ciężko ich zatrzymać. Zobaczymy, czy tą próbę wytrzyma defensywa Łuczników, która, tak jak mówię, w tym turnieju jeszcze nie została pokonana. No więc pierwsza i około 25 yardów dzieli graczy Angels od pola bronionego przez Archers Toruń, Archers Bydgoszcz. Więc zobaczmy, jak to będzie. Te derby dodają nam w tym finale dodatkowych emocji. Te derby dokładają tym chłopakom jeszcze więcej takiego dobrego
zaskoczenia, bo oni chcą pokazać się jak najlepiej. Znów krótkie podanie do swojego running backa, ale tym razem ta piłka go nie znalazła i będzie druga i cały czas 10 yardów do przejścia i cały czas 25 do pola przyłożeń. To zagranie, które gra rozgrywający do swojego running backa z numerem 27, przynosiło zyski yardowe, ale też przyniosło wielkie pick six dla Bielawa Owls, gdzie mieliśmy taki najbardziej szalony okres tamtego meczu. Zobaczymy, jak to tym razem puszczony Oskar w motion, ale znów zatrzymuje sobie piłkę rozgrywający z Torunia. Wydaje mi się, że kolana już były na ziemi, więc około 6-jardowy, może 7-jardowy zysk, a jeszcze tam chciał sprytnie wyciągnąć rękę, by dołożyć sobie yard, 2 yardy rozgrywający Angels. Mamy 3.5 dystansu. Zobaczmy, czy znów poszukają tych akcji górą, którym naprawdę niewiele brakowało do dobrego rezultatu, czy dołem postanowią dalej przesuwać swój znacznik i jak tym razem Łucznicy sobie poradzą w defensywie. Jednak akcja górą, jednak piłka do Frey, który łapie piłkę, upuszcza ją tam cały czas na kontakcie z nim. Pracował zawodnik Archer z numerem 6, Kasper Wojciechowski. On tam do końca próbował przeszkadzać Frey, który nie utrzymał tej piłki, a było blisko pięknego przyłożenia. Teraz jeszcze utyka trochę skrzydłowy Angels. Mam nadzieję, że to nic poważnego i za chwileczkę wróci, bo jest dużym zagrożeniem dla defensywy Łuczników. Ale póki co ta defensywa, ten monolit w zielono-żółtych strojach, stoi przed szansą, by znów zatrzymać Angels. Oni już też tak zatrzymywali kilkokrotnie w pierwszym półfinale Pantery, gdzie im na przykład brakowało yarda albo nawet mniej i udało im się wygrywać te pojedynki. Mamy timeout dla szkoleniowców Angels. A więc czwarta połowa dystansu do pierwszej, 20 yardów do pola przyłożeń. I kto, czy znów ta monolityczna obrona Łuczników? Mamy flagę, wydaje mi się, że to będzie free play, piłka przejęta i zobaczymy teraz, wszystko zależy od interpretacji tych flag, ale póki co biegnie sobie z nią jeden z zawodników. Choć wydaje mi się, że był offside i to była darmowa zagrywka dla Angels, a z piłką poruszał się tak dobrze Jan Ciesiłka. I dała ta kara pierwszą próbę, więc znów przesuwają się żółtą flagą do przodu gracze Angels. Mają teraz już tylko 15 yardów do pola przyłożeń, a ten monolit naprawdę wygląda świetnie. Gdyby oni tylko nie łapali tych kar, mogliby już ściągnąć ofensywę z Torunia z boiska, a tak dają im drugie życie i szansę na to, by Angels wpisali się na tablicę wyników. Dwóch zawodników się ruszyło przed snapem, więc będzie kara dla Angels.
więc mamy 15 do pierwszej i powtarzamy pierwszą próbę. No więc zobaczymy, wydłużyli sobie trochę drogę do pierwszej próby zawodnicy Aniołów z Torunia, ale mają cały czas 4 próby, by pokonać te 15 yardów. Za to defensywa Archers musi być tu bezbłędna, bo jeden missed tackle, jedno zgubione krycie i może być tu od razu przyłożenie. Piłka zostaje w rękach rozgrywającego. Krótka piłka, ale nie złapana przez Oskara i blisko niego jak zwykle wszędobylski Malak. Druga, cały czas 15 yardów i zobaczymy, kto tym razem się nam tutaj pokaże. Wszedł na boisko z numerem 98, Jan Grucza. On zastąpił rozgrywającego w poprzednim meczu i zdobył punkty, więc jest na pewno groźnym zawodnikiem. Tu piłka jednak oddana od razu do running backa, który zatrzymywany po około 2 yardach zysku. Świetnie tam popracował tym razem tracze do spółki z jednym ze swoich liniowych, zamykając gap, który wybrał sobie na swoją trasę running back Angels. Trzecia i cały czas około 14 yardów przed zawodnikami błękitno-białych strojach. Jeżeli kolejne starcie wygra defensywa Łuczników, to na pewno w ich głowach już będzie dużo, dużo pewności siebie. Będzie to legendarne futbolowe momentum, które sprawia, że zaczyna ci wychodzić wszystko. Zmiana pozycji, z prawej na lewą przeszedł running back, piłka w rękach rozgrywającego. Znów krótkie podanie, wydaje mi się, że jak zawsze Lamparczyk był adresatem tego podania, złapał je, ale gdzieś na wysokości pierwszego lizaka został zatrzymany przez zawodników Archers, więc będzie czwarta i cały czas ten sam dystans. No więc teraz w tej akcji muszą poszukać minimum tych 15 yardów, by dać sobie 4 on goal, 4 na zdobycie punktów, albo od razu paść tą piłkę w kierunku pola przyłożeń. Wydaje mi się, że tak będzie. Idzie bomba w kierunku lewej strony boiska, ale nikt nie jest jej blisko, więc znów starcie wygrane przez defensywę Łuczników i cały czas z czystym zerem po swojej stronie defensorzy wpuszczają Dona i kolegów do ofensywy. Zaczną z okolic 20 yarda, tym razem swojej połowy boiska, tak daleko do pola przyłożeń Angels jeszcze nie mieli, ale zobaczymy, dwie błyskawiczne serie dały 2 razy punkty Łucznikom. Zobaczmy, jak tym razem będzie to wyglądać, czy poszukają długiego podania ze względu na to, że są dalej od pola przyłożeń, czy nadal cały czas konsekwentnie biegami będą zdobywać przestrzeń. Piłka w rękach rozgrywającego zostaje, ale musi się teraz tu ratować. Będzie zasakowany? Nie! Wyrywa się i odwraca akcję w drugą stronę. Ma chyba pierwszą próbę i na wysokości pierwszej próby wypychany w boczną linię boiska. Ale tutaj wyczarował nam coś z niczego Don. Wydawało się, że będzie zatrzymany na minus 15, prawie na linii swojego pola przyłożeń, a on zakręcił tą akcję w drugą stronę, wykorzystał blok linii ofensywnej, która bardzo przytomnie odwróciła się, by mu pomóc, by wytorować mu drogę do jego lewej strony i złapał z tego 11, może 12 yardów. A więc pierwsza, jesteśmy gdzieś na 37 yardzie boiska i cały czas w natarciu Łucznicy. Ale też trzeba oddać linii defensywnej Angels, że świetnie przeczytali to. Teraz akcja podaniowa, trafia piłka w ręce zawodnika z numerem 20. On ma pierwszą próbę, urywa się, ma kolejne bloki, ma tutaj dużo przestrzeni. Jeżeli zerwie ten jeden takiel, jest duża szansa, że będzie w polu przyłożeń. Jest kolejna seria ofensywna w polu. Ale tutaj poczarował z numerem 20 Jacek Zakrzewski, ale on tu nadrobił, ale tu nazrywał tych takli, by zameldować się w polu przyłożeń. I mamy kolejne 6 punktów na konto Łuczników, 18 do 0.
I czy przed trzecią próbą, trzecią szansą stanie Kopacz, czy teraz spróbują zagrać za dwa, by po prostu odrobić jedno z tych nieudanych kopnięć. No więc gramy za dwa punkty, to podwyższenie. Dono oddaje piłkę, nie rzuca długą, wysoką piłkę w kierunku swojego najwyższego z receiverów, ale ona nawet poza jego zasięgiem, a trzeba naprawdę dodać, że Damian Sypniewski, no gabaryty jak na juniora ma naprawdę kosmiczne, więc jak ta piłka była poza jego zasięgiem, to była poza zasięgiem każdego. Trzecia nieudana konwersja i 18-0 dla Łuczników. Póki co odjeżdżają w tym spotkaniu graczom z Torunia, ale oni też naprawdę pokazali jedną długą serią, że są w stanie im zagrozić, są w stanie dojść pod pole punktowe Archers. Ale na razie to defensywa, ten monolit stanowiony przez zawodników z Bydgoszczy jest niezachwiany. Kolejne długie odkopnięcie pod samą linię końcową, łapie ją Lamparczyk, szuka sobie miejsca, a to nie, jednak running back zmienił się z nim, będzie zatrzymywany i tak jest, ale tam do ostatniego gryz po kostkach praktycznie jeden z zawodników Archers, zatrzymując ten return. Już się wydawało, że Malakowi wyrwie tą nogę wracający z numerem 27 gracz Angels, ale on tak go zczapił, że nie było szansy wyrwać tej stopy i zatrzymał tą akcję. Po raz kolejny blisko swojego pola przyłożeń zaczną serię ofensywną gracze z Torunia, bo to będzie około 15 yarda. I myślę, że jak tak ci idzie gra w defensywie i widzisz tak blisko do pola przyłożeń, myślę, że kilku zawodników defensywy Archers myśli o jakimś pick six, o jakichś punktach z obrony. Zobaczymy, jak to będzie, bo na razie też wychodzą często z tych opresji ofensywni gracze Angels Toruń. Będzie chyba timeout dla Archers. I wracają nam obie drużyny na boisko do końca pierwszej kwarty, 2:56, niespełna 3 minuty do końca pierwszej kwarty. Jak na razie dominują nam tutaj Łucznicy, prowadząc 18-0. Pierwsza i 10, znów zatrzymuje w swoich rękach piłkę, rozgrywający wyrwał się tam defensywnym liniowym, ale znów dopadnięty przez Xaverego Tracza, ale on tam poszedł za nim, niby wyrwał im się z linii, a on poprawił i pognał za nim do linii bocznej, zatrzymując go na linii wznowienia. Świetna akcja gracza z numerem 99, Xavery Tracz. Więc będziemy mieli 2:12.
Piłka szuka teraz adresata do linii bocznej, łapie ją Frey, ale świetnie znów zatrzymywany przez gracza z numerem 6. Bardzo tam popracował, mimo że ma trochę mniejsze warunki fizyczne niż skrzydłowy Angels, to postanowił tam świetnie wejść nisko w ten kontakt, skręcić się w biodrach i od razu do ziemi sprowadzić skrzydłowego. 3. i 7 yardów jeszcze raz i uda się zmusić Angels do odkopnięcia, jeżeli jeszcze jedno starcie wygra defensywa Łuczników. Szukają podania, jednak o, tutaj potężna bomba posłana w kierunku receivera, dużo walki, ale obydwoje walczyli o piłkę, więc nie będzie tutaj flagi. 4. i cały czas 7. Wydaje mi się, że będą odkopywać piłkę. Ale też jeden z zawodników Angels leży na murawie, oby to nie był rozgrywający, ale chyba tak to właśnie jest. On tam oddawał tą piłkę na kontakcie, pchnął potężną bombę, ale żeby to nie było nic poważnego. Zawsze w takich sytuacjach proszę kibiców, by wysłali dobre emocje, dobre myśli do tego zawodnika. Dziś poproszę was przed ekranami, byście zrobili to samo, bo chcemy tutaj wielki futbol, ale nie chcemy żadnych kontuzji, a kontuzja rozgrywającego mogłaby tu nam naprawdę wiele zmienić. My czekamy na zakończenie tej przerwy medycznej, bo to zdrowie zawodników zawsze jest najważniejsze. I widzimy, że z pomocą sztabu trenersko-medycznego opuszcza nam boisko rozgrywający, mocno kulejąc. Wielkie brawa tu płyną od wszystkich zawodników, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie nic bardzo poważnego. Zobaczymy, kto teraz za to w jego miejsce stanie na rozgrywającym w drużynie Angels. Miejsce rozgrywającego zajął Jan Konter. On będzie teraz prowadził ofensywę Łuczników. Mamy 4. próbę i 13 yardów. Wydaje mi się, że powinni odkopnąć tą piłkę, by dać szansę popracować w swojej defensywie. I chyba tak właśnie teraz postąpią. Piłka taka dość gdzieś się przewinęła, ona się jeszcze wraca w kierunku pola przyłożeń i na 10. yardzie zatrzymana przez Pantera. On wiedział, jak już mu się tylko przelała przez but, że musi ją zatrzymać, więc mamy cały czas niecałe 3 minuty do końca pierwszej kwarty i pierwszą... mamy już koniec pierwszej kwarty, gdzieś tam nam uciekły te sekundy, więc drugą kwartę rozpoczną Łucznicy na 10 yardów do pola przyłożeń. Jak na razie każde pojawienie się ofensywy Łuczników zwiastowało kłopoty dla Angels. Raz za razem punktowali zawodnicy Archers, raz Gnoza, raz Gabelin, raz z numerem 20 Zakrzewski. Oni rozkładają te punkty między siebie. Chyba chcą utrudnić wybór MVP spotkania, bo póki co wszystko układa się po ich myśli. Za to teraz defensywa z Torunia, potężnie ciężkie zadanie. Muszą zatrzymać pierwszy raz Łuczników i to zatrzymać mając tylko 10 yardów za swoimi plecami. Może 10,5 yarda, bo znaczniki prób stoją.
Piłka już w rękach rozgrywającego oddana do Gnozy. On szuka miejsca do środka i ma przyłożenie. Drugie przyłożenie na nogach running backa Bartosz Gnoza. Tam trochę przy handoffie się zadziała, a mimo wszystko on tam popracował. Jeden, drugi cut i melduje się w polu przyłożeń. Dokładamy kolejne 6 punktów. 24 do 0. Idą po 2 punkty gracze Archers. Zobaczymy, jak to wyjdzie tym razem. Piłka zostaje w rękach Dona. On rzuca do swojego skrzydłowego i łapie tą piłkę. Drugie 2 punkty dopisuje do swojego konta z numerem 20 skrzydłowy Jacek Zakrzewski. Więc mamy 26 do 0. Też plus posiadania tak groźnego biegacza jak Gnoza. Świetny fake w wykonaniu Dona, że odda tą piłkę do biegu środkiem, rollout i znalazł niekrytego skrzydłowego w polu, który łapie tą piłkę. Zobaczymy, jak tym razem w akcji powrotnej poradzą sobie zawodnicy Angels. Póki co świetne wznowienia, takie piłki, które nie dawały szansy na długie akcje powrotne, a jeszcze dawały dużo czasu headhunterom i reszcie zawodników, by dobiec do zawodnika z piłką. Znów piłka trafia w ręce Amparczyka, on szuka przestrzeni do boku, cut do środka, zerwał pierwszy tackle, zerwał drugi i tam zatrzymany jeszcze nie, on cały czas pracuje na nogach i dopiero na 30 yardzie powalają go wysiłkiem grupowym Łucznicy. I Kasper Wojciechowski z numerem 6 był tym, który jako pierwszy zatrzymywał Lamparczyka i trzymał go do końca, aż dobiegli koledzy i pomogli mu go obalić. Te mecze Archers w defensywie zawsze mają takich nietypowych bohaterów, bo mamy dwóch wybitnych tam graczy, bo Malak i Tracz są po prostu ostojami defensywy, ale a to defensywny liniowy zagra kosmiczne spotkanie, a to któryś z DB czy linebackerów tam szaleje, więc zobaczymy, jak to będzie tym razem. Piłka już w rękach rozgrywającego, próba oddania piłki, piłka mu wypadła, to jest żywa piłka moim zdaniem i chyba przykryli ją Łucznicy. Tak jest, przykryli tą piłkę, która gdzieś się tam wylała z dłoni rozgrywającego przy uderzeniu i podnoszą się defensywni liniowi z tą piłką, więc znów ofensywa prowadzona przez Dona będzie bardzo blisko, bo około 20 yardów do pola przyłożeń. Czy znów raz za razem zapunktują nam tu Łucznicy? Jak na razie nie zostawiają wątpliwości, kto jest lepszy, ale Angels, tak jak mówiłem, oni często łapali wiatr w drugich częściach spotkania, trzecia i czwarta. Ta kwarta to są ich mocne strony, więc do samego końca trzeba tutaj utrzymać skupienie. Piłka zostaje w rękach Dona, piłka bardzo blisko przechwytu, tym razem Frey, który też gra w defensywie, miał ją na dłoniach, mógł przechwycić tą piłkę, ale nie utrzymał jej, więc druga i cały czas 10. Piłka już w rękach rozgrywającego, on decyduje się na bieg samemu, będzie odwracał tą akcję w drugą stronę. Jeszcze nie przekroczył linii wznowienia, więc może nią rzucić, ale jednak zdecydował się, że sam to zakończy i będzie zatrzymany na linii wznowienia Don. Świetna teraz akcja defensywy Łuczników. Zamknęli mu jedną i drugą stronę, nie pozwalając, by się rozkręcił.
Emil Volks, 37, to był ten zawodnik, który zatrzymywał ten run. To jest naprawdę bardzo solidny defensor. On już w pierwszym meczu pokazywał, że jest w stanie dobrze przeczytać takie akcje i tam kilkakrotnie napsuł krwi graczom z Bielawy. Tym razem pas taki oszukany do Gnozy. On się urywa, dostał blok i będzie znów w polu przyłożeń. Kolejne 6 punktów na koncie Łuczników. 32-0. Jeszcze jedno posiadanie i może nam tu ruszyć Mercy Rule, więc to spotkanie może pobiec szybko. Czyżby po 2 punkty znów poszli Łucznicy? No to zobaczmy. Teraz znowuż będzie próba podania w pole. Jest złapana ten wysoki zawodnik z numerem 2, ale mamy też flagę i gwizdki. Zobaczymy przeciwko komu. Mamy holding, 10 yardów kary dla Łuczników i powtórzenie tej próby, więc jeszcze raz będą musieli powalczyć o te 2 punkty. A piłkę łapał Sypniewski, on bardzo wysoki zawodnik, a on musiał po nią aż uklęknąć. Nie wykorzystali tych wielkich warunków fizycznych. Zobaczymy, jak tym razem spróbują to rozegrać. Wydaje mi się, że znów pójdą po grę górą. Jedna pompka, druga, teraz pas i co za zagranie, ale to sobie wymyślił rozgrywający. Znalazł tam w tłumie zawodnika z numerem 92, Jakub Lewandowski. On dokłada 2 punkty i mamy 34-0. Już tylko jeden punkt dzieli zegar od ruszenia w karkołomnym tempie do końca tego spotkania. No i po raz kolejny będą kopać, wznawiać tą piłkę do gry zawodnicy Łuczników. Tym razem inne odkopnięcie, takie raczej nie pozwalające na akcję powrotną, ale ono się może zatrzymać na linii przyłożenia i to będzie bardzo złe przewinienie tracza, bo zatrzymywaliby, musieli zacząć z pierwszego yarda, a tak będą dołożone duże yardy i dużo zależy od interpretacji sędziów, czy to będzie 15 yardów, tak mi się wydaje. Bo już kolanem na ziemi był Lamparczyk, więc zakończył tą akcję. Mamy 2 flagi, zobaczymy, co ustalili sędziowie. Piętnaście yardów zostanie dodane do rezultatu, więc na 20 yardzie zameldują się Angels ze swoją kolejną serią ofensywną. No i zobaczmy, czy nadal ten monolit, ta defensywa Łuczników będzie niepokonana w tym finałowym turnieju. Czy Angels włożą pierwsze punkty dla siebie na tablicę? Piłka w rękach rozgrywającego. On tutaj znalazł sobie trochę przestrzeni, ucieka do zewnątrz, ma pierwszą próbę i leci tam w kierunku linii. Mamy
też flagę rzuconą gdzieś z tyłu. Wydaje mi się, że to będzie holding któregoś z aniołów i mogą zabrać trochę yardów z tej świetnej akcji zawodnika Angels. Zobaczymy, jaki będzie tutaj werdykt sędziowski. A Jan Grucza z 98 był tym zawodnikiem, który dołożył tyle yardów. To była naprawdę jedna chyba z najlepszych akcji w wykonaniu. Yardów zabierali tutaj sędziowie tą flagą i będzie powtórzenie pierwszej próby. Naprawdę świetny przebłysk w wykonaniu Angels, ale flaga im to psuje, więc jeszcze lepszej pozycji defensywa Archers. Oni jak na razie też dali kilka razy flagami pierwsze próby, więc teraz oddali im to Angels. Znów próbuje biegiem, znów ucieka, ale tu go wygonią w tą linię boczną. Nie ma szans, by uciekł zawodnik Angels. Dobieg wydaje mi się gdzieś do połowy dystansu, może 7 yardów będzie brakowało Angels, ale ta gra dołem na razie im dobrze idzie. Tutaj świetnie zagęszczali, ale i tak na dużej prędkości nabiegany jest tutaj, widać, ten zawodnik. Świetna akcja, ale też bardzo dobrze przesunęli się łucznicy, wiedzieli, że mają dużo zielonego, że mogą trochę yardów oddać, byleby nie dać pierwszej próby, więc druga i cały czas 7. Piłka w rękach rozgrywającego, znów oddana do biegacza, ale to będzie zatrzymane przed linią wznowienia, około 2 yardów straty, więc 3 i 9. No jeżeli nie zaczną rzucać górą, to ta defensywa, ta siła z linii wznowienia jest olbrzymia po stronie łuczników i będą zamykać im te przestrzenie do biegania, więc zobaczymy. No potrzebują też trochę zagrożenia z gry górą Angels, by rozrzedzić tą defensywną twierdzę, którą stanowią na boisku gracze Archers. Jeden z liniowych stracił kask, więc musiał go zmienić kolega. Zobaczymy, jak tym razem próba akcji górą. Podanie będzie złapane, ale zatrzymane znów od razu. Tym razem nie dał szansy na dodatkowe yardy. Znów z numerem 6 Wojciechowski. A Beciński złapał to podanie, no ale będzie 4, cały czas około 7 yardów. Nie wiem, czy nie odkopną po raz kolejny tej piłki, czy już wiedząc, że nie mają wiele do stracenia, będą w każdej 4. próbie po prostu grać, by ciągać swoje drive'y, by jak najdłużej dawać sobie szansę na punkty. Będą grać. Piłka już przeleciała nad zawodnikiem i będzie zatrzymany. Wydaje mi się, że to jeden z defensywnych liniowych był na nim pierwszy i zatrzymają to, więc znów Don dostaje wielki prezent od swojej defensywy, bo będzie miał kolejne, nie wiem, 15 yardów do przejścia. No więc pierwsza z 10, czyli od razu first on goal dla łuczników. Piłka nie zostaje oddana do Gnozy, rusza z nią rozgrywający, na 5, 5 yardów potańczył, został wypchnięty, cofa się, dostał świetny blok od liniowego, dostał kolejny blok od Gnozy i wpada w pole przyłożeń. Drugi raz czaruje nam tu Don na tym boisku. Mówię wam, ten chłopak jeszcze jakiś czas temu był typowo rzucającym, rozgrywającym, ale złapał kilka kilo i zrobił się z niego taki trochę Lamar, który potrafi poczarować. 40 do 0. Będzie
podwyższenie i rusza nam zegar meczowy. Mercy Rule odpalone w tym spotkaniu. Piłka w rękach rozgrywającego, będzie szukał podania w... Jest i złapane! Tym razem z numerem 26 swoje punkty Miłosz Kraiński notuje, więc mamy 42-0. I mam takie przeczucie, wiedząc jak trener Archer kocha swoich chłopaków, że ci z głębi składu będą dostawać swoje szanse, by w tym finałowym meczu mieć też akcję. A my kończymy... połowę tego meczu, koniec drugiej kwarty i mamy 42-0.
finałowego pojedynku o Mistrzostwo Polski Juniorów. Przypomnę tylko tym, którzy gdzieś przegapili pierwszą połowę, że mamy 42-0 dla bydgoskich Łuczników Archers. Póki co nie dają dojść do głosu aniołom z Torunia i Angels jeszcze nie zapunktowali. Będą na pewno w tej drugiej części szukali swoich punktów i swoich mocnych stron. Niestety gdzieś tam też kontuzje przeszkadzają im, by dobrze wejść w to spotkanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tym razem pamiętajmy też, że przewagę posiadania przełożyli sobie na tą połowę Łucznicy, więc to w teorii oni jako pierwsi wprowadzą swoją ofensywę na murawę. I też bardzo ciekawe, jak zaczną Angels, czy długim kopnięciem i będą liczyli, że defensywa wygra swoje starcie, czy będą jakimś krótkim kopnięciem próbowali od razu wejść w posiadaniu piłki. Mówiłem to już kilkukrotnie, naprawdę Angels to drużyna drugich połów. Oni bardzo często w trzecich i czwartych kwartach przychylali wyniki meczy na swoją korzyść, więc na pewno też wierzą w to, że będą w stanie nawiązać walkę z Archers Bydgoszcz w trzeciej i czwartej kwarcie. Jedyne co warto przypomnieć, że ruszył nam zegar meczowy, więc mają mało czasu, muszą szybko zdobyć punkty, by zatrzymać zegar, by znów czas zaczął płynąć normalnie. Czy nie będzie potrzebna gdzieś tam jakaś pomoc holdera, bo nie mogą do końca ustabilizować tej piłki przed wykopem. Woła jednego ze swoich kolegów kicker, będzie potrzebował, by on mu przytrzymał piłkę do tego kopnięcia. Co jeżeli wybiorą onside, może im trochę utrudnić, ale zobaczymy, jaką wersję wprowadzenia piłki do gry wybrały anioły z Torunia. Jednak dłuższe odkopnięcie, piłkę podnosi z ziemi zawodnik z numerem 20, on będzie wracał w tej akcji, wykorzystuje bloki swoich zawodników, poszedł za plecy jednego z liniowych, znalazł swoje miejsce i na około 35 yardzie połowy Angels wypchnięte w linię boczną. Świetna kolejna akcja w tym spotkaniu zawodnika z numerem 20, Jacek Zakrzewski. Kilka świetnych piłek złapanych w roli skrzydłowego, a teraz ta piłka mu trochę niespodziewanie spadła, ale wykorzystał swoje walory. To jest też dość specyficzne, ten zawodnik bardzo często po złapaniu piłki ścina do środka boiska, szukając tam sobie bloków. Teraz świetnie schował się za plecami jednego z liniowych i tam wyszarpywali razem te yardy. Wydaje mi się, że to był zawodnik z numerem 68, Mikołaj Cerajewski. Piłka już oddana w ręce biegacza i po około 10 yardach będzie zatrzymana ta akcja, więc wydaje mi się, że od razu pierwszą próbę zrobili Łucznicy. Też zmiana na pozycji rozgrywającego. Don, który dyrygował tą ofensywą, już szedł z boiska w jego miejsce z numerem 65, jeżeli dobrze widzę. Damian Ringel, jeden, on już kilkukrotnie pokazywał nam się jako drugi rozgrywający. Piłka teraz oddana bezpiecznie do running backa, ale ten zatrzymany błyskawicznie, około 3-yardowa strata, więc będzie trzecia próba i połowa dystansu. Kraiński teraz głównie za plecami rozgrywającego. Widać, że również i Gnoza już swoje tutaj wywalczył. Teraz to jest właśnie też to, by dać w tym finałowym meczu reszcie chłopaków pograć, by też mieli swoje powtórzenia, swoje repy zaliczyli w finałowym spotkaniu, szczególnie gdy wynik jest na twoją stronę. Będzie próba akcji podaniowej, podanie jednak przerzucone, nie trafia do running backa. Będzie czwarta i cały czas połowa dystansu, ale wydaje mi się, że spokojnie zagrają tą próbę.
Widać, że ta stawka finału doprawiona jeszcze przyprawą tak naprawdę derbów regionu nie usiadła na psychice zawodników Archers. Oni bardzo mocno się tutaj, ale też z niskiej pozycji. Teraz będzie startował jeden z fullbacków, dostanie tą piłkę i się będzie próbował przedrzeć środkiem. Powalczył, tu cały czas szarpie, ale zabraknie mu z 2 yardów, by wyszarpać pierwszą próbę. Ale tutaj była od razu mocno widoczna próba, ale wierzyli w to, że ten zawodnik z numerem 68, Mikołaj Cerajewski, będzie w stanie to wyszarpać. Nie. Pierwsze starcie w tym meczu, które wygrała defensywa Angels, i oni zaczną ze swojego 27 yarda z pierwszą próbą. Znów na boisku ofensywa. Do tej pory ten zawodnik, gdy grał na running backu, dobrze się sprawował i dużo biegał z pozycji tego rozgrywającego. Teraz poszedł za blokiem, będzie miał pierwszą próbę na pewno i tam kończył bardzo mocnym kontaktem na linii po około 14 yardach. Świetna akcja. Znów Jan Grucz. Grucza, który świetnie tutaj poszedł na pełnej pewności za swoim lead blockerem, przesuwa znaczniki, więc jak na razie Angels w defensywie wygrali swoje pierwsze starcie i przesuwają łańcuch. Mówiłem, to jest drużyna, która często rozkręca się właśnie w drugich połowach spotkań. Piłka już w rękach rozgrywającego, on znów decyduje się na akcję biegową. Była szansa go zatrzymać na linii wznowienia, ale wyszarpał się stamtąd i kolejne 7 yardów na konto Grucza. Bardzo dobrze tutaj, bardzo pewny siebie jest. Widać w każdym z tych biegów, że nie kalkuluje, idzie ile tam fabryka dała, ile motoru w nogach mu wystarczy. Na kontakcie kończy te biegi, chce pokazać, że nie będzie z nim taka łatwa gra. Wczoraj w podobnej sytuacji była Bielawa po kontuzji rozgrywającego. Ich główny running back grał dużo na pozycji rozgrywającego i też próbowali tak grać, ale tam zawodnik już był mocno zmęczony. Było widać, że gdzieś już mu na końcu brakowało, jak na razie rozgrywający tutaj ma pierwszą próbę. Wydaje mi się, znów złapał kolejne 7 yardów, więc będzie kolejna pierwsza próba. Widać też, że i w defensywie kolejni nowi zawodnicy Archers dostają swoje próby. Gdzieś tam tracz, który stoi na linebackerze, będzie pomagał im się poustawiać, by to dobrze zagrali. Już wracają do piłki. Raz za razem zmieniają lead blockera przed rozgrywającym. A tym razem to rozgrywający znów pojawił się na boisku. Oddaje piłkę do swojego zawodnika, który teraz od razu natknął się na tracza. Ale tutaj było mocne huknięcie. Tutaj kaski zatrzeszczały. Tutaj było widać parę tych młodzieńców, którzy uderzyli się, ile im też zdrowia było. Będą zatrzymani, wydaje mi się, przed linią wznowienia, więc druga próba i około 13 yardów. Cały czas przypomnijmy wynik na tablicy, to 42-0 dla Łuczników. Po swoje pierwsze punkty w tym spotkaniu podąża ofensywa Angels Toruń.
Piłka w rękach rozgrywającego. On ucieka w prawą stronę. Teraz wyszarpuje się, ale tam naprawdę przepięknie walczy ten zawodnik. Dwóch na kontakcie było przy nim i był też zawodnik z numerem 56, Igor Świtłowicz. On tu nam się zameldował po raz pierwszy i ma swoje obalenie, ale naprawdę mnóstwo roboty i serca na boisku zostawia Jan Grucza. Trzecia i około 6 yardów przed Angels. Będzie znów próba biegu i ma pierwszą próbę, wyszarpał się, może mieć tu swoje przyłożenie, ale świetnie tam zatrzymany. Znów dziś błyszczy nam na boisku z numerem 6 Kacper Wojciechowski. Świetnie tutaj zatrzymał ten run w kierunku pola punktowego, ale też no ciężko nie docenić pracy wykonywanej teraz przez linię i przez rozgrywającego Angels. Dają sobie tlen w każdej akcji. Przypomnijmy, że Archers póki co w tym finale nie stracili nawet punktu, ani razu nikt nie przełamał ich defensywy. Ich drużyna w tej formacji nie daje jeszcze nikomu cokolwiek sobie wyszarpać. Zobaczymy, czy uda im się to utrzymać do końca tego turnieju, do końca finałowego meczu, czy gdzieś tam swoją walecznością, tym hartem ducha wyciągną to gracze Angels i włożą chociaż jedne punkty łucznikom. Teraz to jest też ciężki moment dla receiverów Angels, bo dużo przed nimi blokowania, dużo walki fizycznej, by otworzyć drogę dla swoich zawodników z backfield. Będzie pierwsza i 24 yardy do pola przyłożeń. Piłka już w rękach rozgrywającego, szuka długiego podania w kierunku pola, ale tam nie dotarła ta piłka. Wydaje mi się, że znów Frey był adresatem tego podania. Był też bardzo dobrze kryty w tej akcji, więc nawet gdyby ta piłka była w jego zasięgu, mogłoby tu nie być z tego zysku. A z numerem 38 Jan Ciesiłka był tutaj bardzo blisko Frey. Druga i tym razem zostawia sobie piłkę, znów bieg do środka, ma około 6-7 yardów i dopiero po tym dystansie powala go z numerem 22 po stronie łuczników Mateusz Witos. Ten zawodnik borykał się z kilkoma problemami zdrowotnymi w tym turnieju. Kilka razy musiał opuścić boisko ze względu na jakąś kontuzję barku, ale widać, że dociągnęli go fizjoterapeuci, że ta odnowa pomogła i jest na boisku i może wspierać swoich kolegów. Piłka już w rękach rozgrywającego, on znów decyduje się sam na bieg, będzie zatrzymywany, nie przerwał jeden tackle, ale znów tam chyba z numerem 6 dopadł go łucznik i nie pozwolił, by zyskał więcej niż jeden, może 2 yardy. Mamy też koniec trzeciej kwarty, wydaje się, będziemy zmieniać stronę boiska i cały czas w posiadaniu piłki Angels i cały czas jeszcze nie straciła punktów defensywa łuczników.
Czwarta próba, 4 yardy do pola przyłożeń dzieli Angels od pierwszych punktów w tym spotkaniu. Jeszcze jedną próbę musi wytrzymać defensywa Łuczników, by znów nie oddać punktów. Mamy chyba timeout dla Angels. Już wracamy do tej czwartej próby, jakże ważnej dla jednych i drugich. Jedni, by być niepokonani, nieustępliwi, drugich, by włożyć pierwsze punkty na tablicę. W wyniku będzie próba akcji podaniowej, podanie pchnięte w kierunku Freya. Bardzo blisko był tam skrzydłowy złapania tej piłki już w polu, ale nie udało się to i cały czas bez punktów Anioły z Torunia. I znów ofensywa Archers melduje się na boisku. Kto tym razem będzie rozgrywał? Cały czas rozgrywającym gracz z numerem 65, czyli Damian Ringel. Piłka w jego rękach, krótka opcja podania do running backa. On znalazł dobre bloki, dużo miejsca, ma pierwszą próbę i mknie w kierunku pola przyłożeń po swoje punkty. Jeżeli zerwie się jeszcze tutaj, nie, ale znów świetna akcja w wykonaniu zawodnika z numerem 26, Miłosz Kraiński, a zatrzymywany przez jednego z liderów defensive Angels z numerem 37, Emil Wolk. On tutaj już któryś raz ratuje swoją drużynę świetnym zagraniem. Ale dawno nie widzieliśmy tej akcji w grupie. Bardzo często grali ten krótkie podanie do biegacza Archers. Dużo zdobywali nim yardów. Teraz je zatrzymali sobie na ten finał, by odpalić od razu duże yardy. Około 40 yardów do pola przyłożeń. Tyle dzieli Łuczników. Piłka w rękach rozgrywającego oddana do Tracza, który jeszcze tam walczył, zatańczył na ręce, podparł się, by nie zostać zatrzymanym i około 3-4 yardów, wydaje mi się, że Xavery Tracz wyszarpał. I znów podwójna zmiana w ofensywie, schodzi Tracz i wraca zawodnik z numerem 26. Piłka w rękach rozgrywającego oddana do biegacza. Ten znów się urywa, znów ma dobre yardy. Jest na 20, jest na 10, na 5 poszarpane, ale tam powalczył znów fenomenalnie z numerem 26 po stronie Archers Miłosz Kraiński. On tutaj pokazał, że Gnoza jest numerem 1, ale on jest naprawdę nie w hit dmuchał biegaczem, bo potrafi tutaj poszarpać defensywę Angels naprawdę niewiarygodnie.
cały czas swoją serię, dość skutecznie prowadzi Ringel, zachowuje sobie piłkę w ręce, będzie podawał w kierunku pola punktowego, wydaje się, że ona jest złapana i kolejne przyłożenie skrzydłowego Archers. Czyżby to znów z numerem 20 był Jacek Zakrzewski, ale tam naprawdę świetnie to zagrali i ma swoje przyłożenie w tym meczu drugi rozgrywający Archers. No naprawdę piękny drive poprowadził, więc mamy 48-0 i gramy podwyższenie. Wracamy do rozwiązania z kopnięciem. Ernest Lipiński. Tak jak przez cały sezon szło mu to bardzo dobrze. Dziś miał dwie pomyłki, dają mu szansę, by się przełamał. Jednak to jest zmyłka i ląduje z dwoma punktami znów Kraiński z numerem 26, więc mamy 50-0. Bije też czołem w ziemię za przygotowanie kondycyjne łuczników. Ci, którzy za to odpowiadali, spisali się fenomenalnie. Wszystkie drużyny w tym turnieju naprawdę podejmują olbrzymi wysiłek. Dwa mecze w dwa dni i było widać w wielu z nich, że te trudy tego turnieju odkładają się w nogach, a tu gracze Archers cały czas jakby na świeżości, jakby przed chwilą był pierwszy gwizdek tego spotkania. I wydaje mi się też, że po tak długiej serii ofensywnej niewiele tam zostało na zegarze meczowym. Znów długie odkopnięcie, będzie akcja powrotna, jednak piłka odbija się, wpada w pole przyłożeń, musi być tam zebrana i będzie z niej wybiegał, jeżeli go tam powalą, będzie safety, czy to zrobił, czy na linii, czy kawałek dalej, bo bardzo blisko był punktów tutaj. Zawodnik z numerem 33 ma jego przedstawiać, nie trzeba, bo to Kacper Malak, jeden chyba z najlepszych defensywnych zawodników w całym tym sezonie. Nie wiem, czy między nim a którymś z kolegów z jego drużyny nie rozejdzie się nagroda najlepszego defensywnego zawodnika tego sezonu. I zaczną z praktycznie pierwszego yarda tą serię ofensywną Anioły z Torunia. Angels naprawdę, może wynik tego nie pokazuje, ale dają z siebie wszystko na boisku. Widać to po nich, że walczą o wszystko, co mogą, ale czy to nie będzie zatrzymanie znów na linii wznowienia, czy znów zabrakło maleńko do safety? Dwie minuty do końca spotkania. Tyle czeka, tyle dzieli łuczników od podniesienia tego trofeum. W pierwszym finale, w którym będą od razu, mają szansę podnieść. Już praktycznie mają zapewnione pierwsze swoje trofeum, ale oni nie przestaną, a zawodnicy z Torunia na pewno do ostatniego gwizdka będą szarpać. Oni chcą tu się pokazać z najlepszej strony. Piłka jednak musi być zbierana z ziemi. I czy to jest safety? Safety, dodatkowe dwa punkty na konto łuczników, więc 52-0. Ach, tylko żałuję, że nie widziałem w tym wszystkim, kto powalił. Ale wydaje mi się, że to z 68, który wszedł sobie do defensywy, Mikołaj Cerajewski był tym, który zrobił te dwa punkty. A teraz nie dość, że stracili punkty, to jeszcze muszą oddać kopnięciem piłkę łucznikom. Przypominam, że chwilę temu ogłoszono 2-minute warning, 2 minuty do końca spotkania, ale wydaje mi się, że po kopnięciu nie będzie więcej niż 3-4 prób przed łucznikami.
Wydaje mi się, że teraz sędzia uniesie w górę piłkę i kończy nam ten finał fenomenalnie wygrany przez Łuczników Arczes Bydgoszcz mistrzem Polski. Wielkie brawa dla Angels, którzy wyszarpali sobie ten finał i skończą na drugim miejscu. Ja wiem, że w tym momencie może nie są najszczęśliwsi, ale naprawdę osiągnęli wiele w tym sezonie. Przepotężne zwycięstwo. Nie byli miłym gospodarzem dla reszty Łucznicy. Zrobili turniej u siebie w domu. Zorganizowali fenomenalny turniej dla innych drużyn, ale nie byli tutaj najmilsi, bo zdominowali te rozgrywki, nie stracili punktów w obydwu meczach, 40 plus praktycznie na ich koncie. No fenomenalne to były rozgrywki w ich wykonaniu. Podziękujmy jeszcze na szybko sędziom, którzy sprawowali pieczę nad tymi rozgrywkami. Podziękujmy wszystkim drużynom, które stawiły się wczoraj w Bydgoszczy, by walczyć o tytuł mistrza Polski. Podziękujmy jeszcze raz wielce Archers, którzy doszli Archers, którzy wygrali ten finał, i Angels, którzy do niego doszli, by go wyszarpać sobie. I niestety Polec w tej walce z niezatrzymanymi dzisiaj i niezatrzymanymi wczoraj Łucznikami. Oni jak walec przetoczyli się przez ten sezon. Nie było dla nich równego w tym sezonie. Niezachwiana dominacja rozgrywek juniorskich w tym roku po stronie Bydgoszcz Archers. Już za chwilę będziemy też poznawali zdobywców nagród za sezon. Będziemy poznawali najlepszych zawodników meczu. Zobaczymy ceremonię wręczania wszystkich nagród, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę, by być tu i cieszyć się z tymi chłopakami, tym wszystkim. Za chwilę jako pierwsi swoje pamiątkowe nagrody odbiorą sędziowie tego finału. Oni tu naprawdę dali nam tu dużo bezpieczeństwa, dobrze dbali o zawodników i o przepisy, więc oni jako pierwsi zostaną uhonorowani w tym dniu, a nagrody wręczać będzie nam tutaj dwie osoby. Rafał Kalinowski, dobroczyńca drużyny Archers, jeden z współorganizatorów tego świetnego finałowego turnieju, oraz Izabela Kalinowska, wiceprezes Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. Sędziowie już odbierają swoje statuetki. Jeszcze raz bardzo im dziękujemy za pracę na tym turnieju.
Dziękujemy jeszcze raz sędziom. Teraz nagroda za... I teraz wręczymy nagrody indywidualne za ten sezon. Najlepszym rozgrywającym jest Don Gavelin. Zapraszamy Cię po odbiór statuetki za najlepszego rozgrywającego w tym sezonie. Jeszcze raz gratulujemy Donowi. Zostanie najlepszym rozgrywającym tego sezonu. Najlepszym drugi Kasper Wojciechowski. Kasper Wojciechowski z numerem 6 pokazał nam się w tym meczu świetnie i odbiera statuetkę z rąk Izy Kalinowskiej i Macieja Kalinowskiego, który jest prezesem Archers. Najlepszym RB z drużyny Bielawy został wybrany Kacper Woźniak. Ta nagroda do niego pojedzie. Teraz najlepszy linebacker jest to Ksawery. Zapraszamy Cię, Ksawery, po odbiór tej statuetki. I kolejny z łuczników w tym sezonie nagrodzony jako najlepszy linebacker. Gratulujemy Ksaweremu. Trochę jeszcze zaszokowany chyba Golden Boy drużyny łuczników. Najlepszym liniowym ofensywnym został Jakub Klinkowski. Idzie tutaj, łzy cisną mu się do oczu, a widziałem piękne bloki i piękne naleśniki w wykonaniu tego zawodnika. Takie kilka pancake'ów do highlightu znajdzie. Świetna gra tego ofensywnego liniowego. Aż widać wzruszenie, ile to dla niego waży. Musi pokazać, czemu zawdzięcza, co wyszarpał. Teraz nagroda dla najlepszego returnera w tym turnieju. W tym finale Oskar Lamparczyk. On odbiera nagrodę dla tego powracającego. Piękne rajdy wykonywał i w meczu z Bielawą, i tutaj wielkie gratulacje dla tego zawodnika. Najlepszym liniowym defensywnym, i tu chyba nie będzie zaskoczenia, MVP półfinału, Kajetan Jurkowski. Brawo, Kajetan, MVP półfinału, w finale świetny mecz i ląduje ze statuetką dla najlepszego defensywnego liniowego. Najlepszym kickerem Ernest Lipiński. Nie był może najlepszy mecz, bo on się pomylił, ale on ten cały sezon udowadniał, że nie jest z przypadku na tej pozycji. Jost. Ostatnia statuetka indywidualna za sezon. Panterem został gracz również Angels Toruń, Nikodem Pokorski. Co prawda kontuzja nie pozwoliła mu dokończyć tego meczu. Wsparty na jednym z trenerów wychodzi. Naprawdę świetny turniej w wykonaniu tego zawodnika i odbiera indywidualną statuetkę. Naprawdę świetny mecz w półfinale, dawał dużo swojej drużynie jako rozgrywający, jako panter. Wielkie brawa jeszcze raz. Teraz MVP finału. A jeszcze jedna nagroda, przepraszam, skrzydłowy, najlepszy skrzydłowy tego sezonu, również zawodnik Angels, Hubert Frey.
Gratulujemy. Widać też, że to miał być wygrany finał. Widać, że nie jest zadowolony, ale naprawdę statuetka za sezon świadczy, że wykonał dużo dobrej roboty w tym sezonie. No więc MVP defensywy. MVP ofensywy meczu finałowego został Jacek Zakrzewski, skrzydłowy Archers. Aż zdziwiony, widział, że jego koledzy robili mnóstwo dobrej roboty, ale kilka świetnych podań złapanych, kilka świetnych rajdów, akcja powrotna i złożyło się to dla niego na MVP ofensywy. MVP defensywy Mikołaj Narewski. Świetny mecz. To jest jeden z tych zawodników, o którym mówiłem. W defensywie Archers co mecz pojawiał się jakiś game changer. Osoba, która była tym faktorem zmieniającym przebieg gry i właśnie on był nim dzisiaj. Teraz najważniejsza nagroda za ten mecz. MVP finału. Mógł być w nim ktoś inny niż Bartek Gnoza. Z numerem pierwszym na boisku i najlepszym zawodnikiem tego meczu zostaje running back Archers Bartosz Gnoza. A teraz trzy największe nagrody za sezon zasadniczy. MVP sezonu zasadniczego w ofensywie zostaje Bartosz Gnoza. Zapraszamy Cię tu z powrotem. Chłopacy Ci popilnują tamtej torby, chyba że ją na szybko pożyczą, ale tu będzie jeszcze jedna. MVP sezonu ze strony defensywy jest ten, który prowadził ten pojedynek o tą statuetkę do końca. Z numerem 33 w Archers, Kacper Malak! Fenomenalny sezon w wykonaniu tego zawodnika, naprawdę kompletny zawodnik. To był jego sezon. I ostatnia nagroda dla MVP tego sezonu. Trafia w ręce Dona Gavelina. Dona Gavelina zostaje MVP rozgrywający Archers. I mamy jeszcze jedną nagrodę, Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy, najlepszego zawodnika tego meczu i zostaje nim Bartosz Gnoza. A teraz wiem, że tu już... Trenerem sezonu zostaje wybrany Cezary Szczerba. Członek sztabu Archers. Jeszcze niedawno młody zawodnik, a już teraz ma swoją pierwszą statuetkę trenerską. Y-
No i teraz przechodzimy do pod... I nagroda, jeszcze jedna, nagroda Maksima dla Rafała Kalinowskiego za wsparcie futbolu juniorskiego, za to, co zrobił, by mogło się odbyć to widowisko, ten dwudniowy turniej, mimo wszystkich obostrzeń, mimo wszystkiego dopięte na ostatni guzik. Wielkie podziękowania dla osób, które chcą wspierać futbol w Polsce. A teraz przejdziemy do clou dzisiejszego dnia, wręczanie medali i zapraszamy zawodników z Torunia, Angels, o medale, o wicemistrzostwo Polski. Odbierzcie swoje medale, naprawdę zasłużyliście, świetny mecz półfinałowy i oddanie całości siebie w finale. Gratulujemy Wam drugiego miejsca i wicemistrzostwa Polski. Jeszcze raz wielkie brawa dla wicemistrzów Polski, dla Aniołów z Torunia, Angels Toruń, wicemistrzami kraju. I puchar z rąk Rafała Kalinowskiego zaraz powędruje w kierunku graczy Angels, by mogli go podnieść. I chyba poczekamy, aż ta statuetka pójdzie w górę. Piękny puchar. I teraz na ręce zawodników. Odwróćcie się w kierunku kamery i unieście go w górę, bo to jest wasze zwycięstwo. I mamy wicemistrzów z pucharem. Gratuluję jeszcze raz drużynie z Torunia. A teraz najwięksi wygrani turnieju finałowego. Zapraszamy po odbiór medali zawodników Archers Bydgoszcz. Świeżo upieczonych mistrzów Polski. Jak to brzmi? Oni od początku mieli ten plan, by zakończyć w tym finale zwycięstwem ten sezon, ale sposób, w jaki to przeprowadzili, było imponujące. Archers mistrzami Polski w rozgrywkach juniorskich. Już za chwilę dostaną medale. Już za chwilę uniosą swój puchar. No dobrze, Angels jeszcze celebrują swoje wicemistrzostwo, a Archers czekają na to, aż na pierwszym z nich zawiśnie medal za mistrzostwo Polski.
Pierwszy medal został właśnie wręczony na głowę Dona, który poprowadził swoją ofensywę do mistrzostwa. Sprawdzają jeszcze zębami kruszec, jeszcze jakby do końca nie urzeczywistnili sobie tego, nie zwizualizowali, że są mistrzami Polski. Odbierają medale, ustawiają się w szeregu, bo jeszcze czeka na nich ten wielki, upragniony puchar za mistrzostwo Polski juniorów w roku 2020. Kolejni zawodnicy Łuczników stają w szeregu z medalami na swojej szyi. Widać, ile to ich kosztowało, ale też jak ważne to było dla nich, bo w oczach tych chłopaków widać emocje, widać to, jak bardzo już tam to, ta radość buzuje. Oni już czekają na ten wybuch, gdy tylko dostaną puchar do ręki, gdy zaczną tą defiladę po swoim domowym boisku. Wygrać mistrzostwo to raz, wygrać w derbach to dwa. Wygrać u siebie to 3, nie stracić punktów w finałowym turnieju to 4 i moglibyśmy tak wymieniać dalej. Naprawdę wielkie widowisko w Bydgoszczy zafundowali nam Łucznicy. A my też jeszcze raz przypominamy, z trzecim miejscem w tym roku Pantery z Wrocławia, na czwartym zakończyła Biela Wałls. Te 4 drużyny stoczyły bój w turnieju finałowym. A trener główny Archers odbierze puchar. Stanisław, tak kochający swoich chłopaków, powtarzający nieraz w wywiadach, jak wiele oni dla niego znaczą, no to pójdą chyba fajerwerki w górę razem z tym pucharem. Już jest wśród swoich zawodników i poszedł puchar w górę i teraz szaleństwom nie będzie końca. Piccolo wystrzeliło, więc mają ten puchar. Pewnie zaśpiewają jeszcze dzisiaj, ten puchar jest nasz. A ja dziękuję Państwu, nie będę już odbierał im tego szalonego tańca radości. Dziękuję bardzo, Mateusz Szanowski, Obgadani. Dziękujemy za to, że byliście z nami na tym turnieju. I olbrzymie gratulacje dla mistrza Polski, Bydgoszcz Archers.
A jeszcze nie kończymy. Dla tych, którzy zostali na streamie, dla tych, którzy cieszą oko radością tych młodych chłopaków, jeszcze będą pomeczowe wywiady, które nam tutaj też rzucą trochę światła na to, co się działo. Wiadomo, formalnie chociaż. Powiesz mi, jak mikrofon dobrze trzymać, żeby wiesz, nie było jakichś takich buchów. Tak, będzie okej. Tak, dobra. A my już witamy jednego z wicemistrzów Polski, gracza Angels Toruń. Jak się czujecie? Przed sezonem myślę, że wzięlibyście w ciemno to srebro. Finał nie poszedł po waszej myśli, ale chyba to wasz sezon trochę. Tak, można powiedzieć, że mało kto wierzył, że aż dojdziemy tak daleko. Jednak mecz Olds pokazał, że nie można nas lekceważyć i na pewno do domu będziemy wracać z dobrym humorem. Zaczęliście sezon w Bydgoszczy, kończycie go w Bydgoszczy. Po pierwszym meczu wydawał się ten finał naprawdę bardzo daleko, ale chyba musicie też dużo podziękować waszym trenerom, bo widać, że wykonaliście mnóstwo pracy między pierwszym a ostatnim meczem tego sezonu. Tak, nasi trenerzy wkładali bardzo dużo czasu, bardzo dużo serducha w to, żeby odpowiednio nas przygotować i tak, musimy być im wdzięczni, bo dużo im zawdzięczamy. Widać też, że było w was to coś, ten taki duch drużyny. Było to widać w meczu półfinałowym, gdzie cały czas goniliście wynik, ale jak złapaliście już rywala, było widać, że każdy z was się nakręcał. Tu mecz nie szedł po waszej stronie, a na linii bocznej było słychać, że wy mimo tego chcecie swoje wyszarpać. Jak dużo dla was znaczy to takie oklepane niby, ale jednak tyle znaczące w futbolu braterstwo? No, nasze motto to przede wszystkim rodzina i staramy się pokazać z jak najlepszej strony pomimo wyniku. Zawsze gramy do końca, tak uczą nas trenerzy i tak staramy się działać. Może wynik nie mówi, że ten mecz był wyrównany, ale ty sam miałeś kilka takich zagrań, gdzie pomagałeś swojej drużynie utrzymywać się w grze. Czy sam jako jednostka czujesz się też spełniony po tym turnieju, czy stawiałeś sobie jeszcze wyżej poprzeczkę? Z pewnością czuję się spełniony, pomimo że wiem, że niektóre akcje, zagrywki mógłbym robić lepiej. Wiem, nad czym pracować i warto dodać, że dużo doświadczenia przyniósł mi seniorski, gdzie również grałem. Do tego macie bardzo młodą drużynę, praktycznie w komplecie wystartujecie prawdopodobnie w przyszłym roku, więc życzę wam również dojścia do finału i jak najlepiej, żeby wam szło. Jeszcze raz gratuluję świeżo upieczonemu wicemistrzowi Polski. Leć podziękować kolegom. A my na jednego z graczy Archers. No i mamy zawodnika, który nie dość, że doprowadził swoją drużynę do finału, to go wygrał, kilka nagród indywidualnych, najlepszy rozgrywający, no chyba sezon kompletny dla ciebie. Tak jest, jestem spełniony, ten sezon jest skończony,
ostatni mecz za nami i teraz tylko następny sezon w głowie. Powiedz mi tak, zaczynałeś głównie jako taki pocket Fred, mocno odrzucający quarterback, a widać, że złapałeś kilka kilo, nogi w stylu Lamara zostały włączone. Czy to była jakaś od trenerów poszło, czy to po prostu własne postanowienie, że chcesz dołączyć więcej do swojej gry? Uważam, że zdecydowanie poszło to ze strony moich trenerów. Powiedzieli mi, że mam biegać więcej i tak też zrobiłem. Jak to prosto brzmi z ust świeżo upieczonego mistrza kraju w rozgrywkach juniorskich. Mieliście ten przywilej, że graliście u siebie w domu. Kończycie mecz, nie dość, że finałem, to jeszcze tak naprawdę derbami województwa. Tak jest. Było dodatkowe ciśnienie przed pierwszym bliskiem? Zdecydowanie, tak. Ale widać było, że byliście naprawdę kompletni, no bo wy nie tracicie nawet jako defensywa punktów w tym całym turnieju. Też chyba chłopacy z defensywy ułatwiali ci życie, no bo jak wchodzi się na boisko na 25 yardzie raz za razem, to łatwiej zarządzać ofensywą. Zdecydowanie, jest to wynik pracy przez 3 lata konsekwentnej tego samego składu, tych samych filarów defensywnych i ofensywnych i jest to drużyna, nie? 3 lata ciężkiej pracy. Nagrodę dla najlepszego trenera odebrał jeden z waszych trenerów, ale też wiemy, jaką rolę odgrywa u was trener główny. No, ta miłość, która płynie z wszystkich wywiadów, czy to naprawdę jest tak cukierkowo? Nie do końca. Częściej bardziej bywa, że trenerzy są na nas wkurzeni na treningach, ale no, byleby na wywiadach ładnie to wyglądało. Czyli mamy też prawdę boiska. Jeszcze raz gratuluję świeżo upieczonemu mistrzowi Polski. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Bydgoszcz Archers, mistrzem Polski w sezonu 2020 w rozgrywkach juniorskich. Chcesz powiedzieć coś jeszcze tym, co oglądają stream? Tak, dziękuję wszystkim kibicom, rodzicom i wszystkim, którzy wspierają nasz klub. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz żegnamy się z Bydgoszczy po finale. Archers mistrzem Polski, Angels wicemistrzem.